Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Bariera. Już, jak widzicie, witają nas koledzy i to jest straszna zmora tej bariery, że teraz na powierzchni pojawia mi się miliard potworów, ale zaraz się z nimi uporamy. Dzisiaj mnóstwo zmian, mnóstwo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie, mnóstwo rzeczy dzisiaj będziemy mogli zrobić, ponieważ wreszcie mamy działający Nether i powiem, że to wiecie z miniaturki albo coś takiego. Bariera już jest rozszerzona, dlatego że już próbowałem nagrać ten odcinek i troszeczkę mi nie wyszło, ale na szczęście mogę go powtórzyć, bo w sumie wyszedł mi strasznie źle, więc nawet dobrze, że to nagranie się zepsuło. Maraton się zakończył gwałtownie, powiem o tym na końcu odcinka dlaczego, a teraz przechodzimy do gierki. Pamiętajcie, że każde 5000 lajków rozszerza barierę o jedną kratkę. My już mamy tą barierę rozszerzoną, więc nie będziemy tym się tym zajmować. Ale uwaga, w międzyczasie na tym odcinku zepsutym zrobiłem też dwa achievementy, teraz wam pokażę dokładnie jakie. Zrobiłem achievement z łapaniem ryby, ponieważ znalazłem na podziemiu taki kanion, w którym były po prostu pływające ryby żywe. Nie wiem, też się zdziwiłem, coś takiego może być, ale były. Normalne karpy popindelały, więc je złapałem. Oraz rozmnożyliśmy zwierzęta. No i właśnie, tutaj przychodzi pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać. W międzyczasie wpadnijcie też na sklep z koszulkami, ponieważ na shio.titres.com kupić koszuleczki z bariery. Mnóstwo sprzedanych rzeczy, więc wysyłajcie mi też na maila shioworldmapa@gmail.com, jeżeli uda wam się taką kupić. A tutaj mamy śmierdolę 2! Witajcie przyjaciele, znaczy oryginalny śmierdol, tak prawdę mówiąc, to jest gdzieś tutaj, nie wiem gdzie. Gdzieś wyszedł z domu, najwyraźniej gdzieś poszedł. A nie, zapomniałem, czego uwięziłem. Zobaczcie, bo tu ma troszeczkę nową, dzień dobry, pobudka! Nową tą, oj, tak śpi z łapą wlepioną w ścianę, głową zacznie się. No ty się gapisz, debilu, nic ci nie dam. A tutaj zrobiłem takie małe farmy, do których można oczywiście wejść bez problemu. Mamy tutaj muszlona, którego musiałem ogolić, żeby zrobić te klapki i mamy krowy, które mogą się normalnie rozmnażać, więc to jest spoko sprawa. Duży progres nam się tu poczynił, więc już nie mamy się co martwić o większość takich rzeczy, ale straciłem niestety wszystkie żelazo, caluteńkie, bo zginąłem w lawie i straciłem moje diamentowe kill off, znowu, więc znowu nie mam diamentów, fantastycznie. Z tego co się orientuję jednak, w Netherze, do którego teraz wejdziemy i zobaczcie o co w nim chodzi, jest dużo takich ciekawych rzeczy, które możemy poznajdywać, bo to nie jest taki klasyczny Nether, tutaj on był troszeczkę podrobiony, w sensie zmodyfikowany przez gościa, który pomaga mi robić tą serię, ale jest też pewien problem z Netherem, bo zobaczcie, Nether jest w wersji 1.15 zbugowanej, na przykład tutaj, a nie, mogę psuć klocek. Okej, naprawił się? O, chyba się naprawił. Okej, to nieważne, bo chciałem powiedzieć, że Nether jest zepsuty, bo coś tam nie można robić, ale najwyraźniej już to można robić, więc kompletnie nieważna sprawa. Dzisiaj postaramy się też zbudować jakąś bazę netherową, bo ja już tam próbowałem, widzicie, schodzić, ale dosyć nieskutecznie i spróbujemy zeksplorować go, ponieważ prawdopodobnie tutaj uda nam się opopchnąć te nasze sprawy achievementowe bardzo mocno do przodu i taką mam też nadzieję, że uda nam się to zrobić, właśnie to, co powiedziałem. Bo już mamy strasznie ciężko z tymi achievementami. W tej wersji 1.15 achievementów jest może trochę więcej z początku, ale są dużo trudniejsze do wykonania. Teraz zejście tutaj już mamy gotowe, teraz tylko zejście na sam dół i to będzie już pewne wyzwanie, bo tam się ciężko dostać. O, może jak się naprawiło to tutaj bokiem, bo już wam tłumaczę, co mi wcześniej nie działało. Wcześniej to wyglądało tak, że bariera kompletnie nie działała w tej wersji 1.15. Nie wiem czemu, ale najwyraźniej jak zrestartowałem mapę i raz mi odcinek nie wyszedł, to wszystko zaczęło nagle działać. Klasyka gatunku. Z grubsza chodziło o to, że nie mogłem tam ani postawić, ani bić bloków na pewnym pułapie. Nie wiadomo dlaczego, z jakiego powodu, to było kompletnie bez sensu, ale tak było. Ale teraz skoro mogę, to już nie musimy się niczego obawiać i schodzimy sobie na spokojnie na dół. Ale no widzicie, no Nether jest całkiem duży. Nigdy w Arenie nie mieliśmy takiego wielkiego Netheru, więc to jest pozytyw tego wszystkiego. Najgorsze jest tylko to, że dzięki temu, że powiększyliśmy ten teren tak bardzo, to nie mogę kompletnie opanować tego, żeby nam się tej potwory nie respiły. Respi się ich po prostu mnóstwo i ja nic nie jestem w stanie to poradzić, dlatego wszyscy villagerowie już praktycznie, którzy tutaj byli, nie żyją i to jest straszna lipa. No ale jakby co poradzić, no nic już w tym momencie nie jestem w stanie to poradzić. Na szczęście nasi Adam i Ewa, oni kiedyś będą się rozmnażać, kiedyś będą rodzić dzieci, na razie jeszcze nie, ale kiedyś będą. Roman i Helena, liczymy na was. Dobra, krótka piłka. Czy ja tu mam jakieś w ogóle surowce, które mogę... Co to? Nie mam żadnego cobblestone'a? A nie, jest tutaj. Dobra, spoczko. Jeszcze troszeczkę drewna. Dobra, porobmy sobie takie, wiecie, podstawowe narzędzia. Oraz pochodnie, które będą prawdopodobnie niezmiernie ważne, bo jeżeli nie daj Boże jeszcze znajdziemy tam jakiś spawner, to będzie kompletna masakra. A jeszcze buteleczki by się przydały, bo przydałoby się sobie najeść. A tutaj jest, widzę, całkiem sporo miodu. Myk, jesteśmy! Dobra, rozkopmy sobie jeszcze tutaj tak troszeczkę tej przestrzeni, żebyśmy mogli tutaj w ogóle cokolwiek robić. Bo na razie przy to, że mamy tak mało przestrzeni, to nie możemy sobie tu ani tu jakieś bazy założyć, ani jakiegoś punktu wypadowego czy coś. To nie jest ten nowy Nether, który widzicie na tych wszystkich wszystkich innych youtuberów, którzy grają na snapshotach. Ja niestety nie gram na snapshotie, tylko gram na zwykłej wersji, bo bariera tam prawdopodobnie by nie działała. Dobra, lecimy schodkami. No nie jest to nie są to bezpieczne schody, ale to są jedyne jakie mamy, więc trzeba to zaakceptować. I uwaga, co nas czeka w Netherze? Jara mnie trochę to, że on jest customowy, że wiecie, to są rzeczy, których normalnie w Minecrafcie niekoniecznie muszą być. Ja kazałem sobie nie spoilerować, więc nie wiem tak samo jak i wy, ale zbliżamy się. Już widzę, kurczę, że jesteśmy bardzo blisko.
blisko, nawet sobie tutaj zeskoczę, bo w sumie czemu nie. Nie wiem, co tu robią pochodnie, które tu rosną jak grzyby. Wyglądają, jakby jakiś gracz odstawił, nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Tam widzę skrzynkę pierwszą, więc sprawdzimy jeszcze tą skrzynkę na szybciora i zobaczymy, o co tu w ogóle chodzi. O, okej, magma, okej, na magmie musimy troszeczkę pouważać i są magma cube też. Nie, nie dam się zepnąć, o ty gnoju, jak on bije mocno, Jezus. O, jeszcze małe tej przyszły, nie wiem, czy małe też zdają obrażenia, więc je po prostu zabiję tak, wiecie, profilaktycznie. I co my tu mamy? Enchanted Golden Apple. Ja zbiję tą skrzynkę, żeby się nie, mnie nie myliła. Mega fajnie, kurczę. Enchanted Golden Apple nam się na pewno przyda, tylko żebym nie zginął. O, tu jest to jakaś komora. Wy to widzieliście? Ej, zobaczę to. Czegoś nie mam, obok tego nawet tego nie zauważyłem. Co to jest, jakiś spawner? Patrzcie, ten spawner się uruchamia dopiero wtedy, kiedy tutaj jestem bardzo blisko niego. Zobaczcie, jak jestem kawałek dalej, to się nie uruchamia. A to ciekawe. Dobra, zbierzemy sobie w takim razie. O, diamenty! Dobra, to się przydadzą, bo zrobimy sobie w takim razie ci enchanting. Fajna w ogóle krypta, kurczę. Fajnie było się tutaj osiedlić. Zostawię sobie te ziomki w sumie. Nie wiem, czy ten jest zbugowany, czy co, ale sobie je zostawię. A my rozglądamy się dalej. Nawet nie wiem, gdzie iść. Tutaj mamy kwarcu troszeczkę, więc sobie go pokopię. Za kwarc nie ma żadnego achievementa, niestety, więc to jest lekka lipa. Jest za to całkiem sporo expo. Zdążyłem już wbić level kolejny. Jak to w ogóle przejdziemy? Tam jest, widzę, że też jakaś. Co to jest? Jakiś słup, co to jest? Tam na górze siedzi koleś. Co tam robi? Boże. Podkopywał się. Co za dziwak. Myślałem, że tutaj nie boją się żadnej lawy i niczego takiego, a najwyraźniej się boją. No dobra, jesteśmy po drugiej stronie tego korytarza lawy. O, tu też coś jest! Oj, tu jest spawner blazów! Patrzcie, jak wolno się kręci. Dobra, wiecie co, ja tu poczekam. Nie wiem, co to jest. Możecie mi blaze z respi. Pumpkin seedy. O, to też się przyda, bo chcieliśmy zrobić golema w ostatnich odcinkach, ale nam się to kompletnie nie udało. On się strasznie wolno kręca. Nie wiem, co to jest. Jakiś ostro zbugowany spawner. Może przez ten nether właśnie nie mogą działać. Bo mówię wam, tutaj coś z tym netherem jest ostro nie tak. On się czasami tak bugował masakrycznie, że ja tutaj ginąłem, robiłem jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy i była ogólna masakra, więc no nie wiem, zobaczymy. Hopsa, sa, do lasa i wracamy do świata naszego pięknego świata, w którym jest Pigman! Pigman Wojtek? Co ty tu robisz, Wojtek? Boże, obuduję cię. Nie spodziewałem się, że on tu zagości, ale skoro już zagościł, to za, wiecie, ugościmy go jak króla. Dzięki temu będziesz szczęśliwy. W ogóle creepery mi narobiły tutaj takiego chaosu, że musiałem aż wyłączyć mob griffing, bo to jest taka rozpierducha. Zobaczcie, masakra. Kolejny już biegnie, a tam są normalnie takie ogromne dziury porobione, że ja nawet nie pytam. Dobra, schowamy się, prześpimy, póki mamy jeszcze czas. Myk, proszę bardzo. Jak patrzę na te rzeczy, które tutaj są w achievementach, naprawdę będzie nam ciężko to zrobić. Zobaczcie, w jaki sposób niby dostać się do Nether Fortress, jeżeli, kurczę, nie mamy tej fortecy nigdzie tam na tym spawnie. No nie wiem. Oj, zobaczcie, z takimi koleżkami tutaj mam problemy notorycznie. Przez cały ten czas mi złażą z pustyni tam. Ja nic nie jestem w stanie na to poradzić. Oj, są też squidy. One też nie potrafią wypłynąć z bariery. Do czarnego barwnika nam mogą się przejść w sumie do niczego innego, więc je zapiję. Czemu nie? Czarny barwnik zawsze spoko. One w ogóle nie mają animacji śmierci. One po prostu znikają. Niektóre by to się przynajmniej przewracają czy coś. Tam prawdopodobnie na górze też nam się troszeczkę siano już pojawiło, bo ostatnio mieliśmy tam już siano, ja zbierałem, ja nie wiem, czy to na tym zepsutym odcinku, czy nie, ale tak, jest siano, którego jest całkiem sporo. Wyczyściłem też tutaj całą górę, więc właściwie możemy już budować dom, jest tyle miejsca, ale dalej jeszcze tego nie robiłem, bo zajmowałem się innymi rzeczami. Jedno jest pewne, będziemy mogli przynajmniej zrobić achievement z uleczeniem villagera. Mamy ten Enchanted Golden Apple, a to chyba działa tak, że trzeba po prostu dać mu Golden Apple i on je zjada, czy coś takiego. Najgorsze jest to, że tutaj wszędzie dookoła słyszę też potwory, więc boję się, że gdzieś tutaj przy jakichś ścianach po bokach, albo gdzieś do góry, gdzieś są po prostu jakieś korytarze. O właśnie, o wilku mowa. Od razu go znalazłem, nie? No masakra jest z tymi zombiakami, potworami. No zobaczcie, ja tu oświetlę i pewnie za chwilę tu wrócę i znowu będzie ich tej pierdyler. I tak jest słychać gdzieś stamtąd, więc trzeba jeszcze tam się dokopać. Nie mogę czasami spać przez to i to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim, że normalnie nie mogę zasnąć, dlatego że to jakieś moby mi tu siedzą przez cały czas. O, jest już dziurka, proszę bardzo, proszę bardzo. Tatuś was znalazł, no nie trzeba wchodzić do kopalni, żeby takich kolegów znajdywać. Jeszcze jest tam szkielet, którego wolałbym, żeby ty jednak przyszedł, bo jak tam wejdę, to prawdopodobnie zginę od razu, ale oświetlę sobie to wszystko jeszcze tutaj. Żadnego zombiaka do wyleczenia i to jest słabe. O, nie, 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 dobra, koniec. A, no i oczywiście zginąłem. Czemu ja łażę z tymi diamentami, człowieku? Puknij się w głowę, co ty wyprawiasz? Dobra, gościu, czy masz już zginąć? Boże, tyle samo HP mi zabrał, ile i wcześniej. Kurczę, nie mam miecza jeszcze, który gdzieś tu prawdopodobnie został. O, jest i miecz. Dobra, zabijemy jeszcze tego creepa. O, dokładnie tak przyjdź. No, pan cię zabije, pięknie. I na chile ryczce sobie tutaj zapełniamy, pięknie. Korytarze z głowy, jakie nietoperki tu przyleciały, co wy to robicie? Ciekawe, czy je można rozmnażać. A ty co? Co tu myślisz? W sensie, że możesz tak siedzieć przez cały czas twarzą w ścianie? On to robi, dokładnie tak robi przez cały czas. Bang, 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 wstawaj, pobudka. Jesteś zbrodniarzem, rozumiesz? No dobra, ale skupić na rzeczach ważnych. Ponieważ udało nam się zdobyć rzecz, której w sumie nie mieliśmy do tej pory, czyli dynia. A dynia nam się na pewno przyda, tylko że musimy zrobić najpierw sobie oraczkę, bo gdzieś tam tą moją przednią zgubiłem, albo mi wybuchła, albo cokolwiek. Woda nam również jest potrzebna. Cześć, pszczółko, co tam ciekawego? O, uciekło od razu. Posadźmy to właściwie tutaj. Ja to zaoram jedno pole. Wystarczy mi chyba tylko takie jedno i jeszcze z mączki kostnej sobie to wzrośniemy. Proszę bardzo. Całe pole ziemniorów w ogóle dla nas.
teraz. No i niech rośnie. Mi się wydaje, że jak teraz będę już zużywał na nią te, to no właśnie, nie da się zużywać na nią bajeru, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba czekać, aż coś wyrośnie. Chyba, że posadzimy też tą drugą, bo to wtedy będziemy mieli większą szansę w sumie. O, i pięknie, ta wzrosła dużo szybciej, no i niech się rozrastają, kurczę. Na to raczej nie urośnie dynia, więc tutaj postawię tylko jeszcze na szybciora dirciaka. I gotowe, ma prowizoryczna farma, więc już powoli lecimy do przodu. Co my tam jeszcze zdobyliśmy? Jabłko, pumpkiny i diamenty, więc no nie wiem, co zrobić z tymi diamentami, więc wydaje mi się, że powinniście im pomysł w jakiś sposób i zagłosować na przykład. Bo nie wiem, czy te diamenty, kurczę, przerobić na kilo, czy zrobić z niego enchanting table. Chyba nie mam innej drogi, muszę jednak to przerobić na kilo, bo nie mam obsydianu w sumie, znowu. Po raz już kolejny, bo zrobiłem z niego ten portal nowy. No i przez to mamy znowu lipę. Jak tam się nasz przyjaciel, gość, co ty tu robisz? Dalej tu w ogóle jesteś, czy już cię tutaj nie ma? Nie ma go już! Co on jest? Jak on był w stanie stąd uciec? W prawym górnym rogu macie również ankietkę, więc koniecznie tam wbijajcie i zobaczcie, co tam się dzieje. A my co? Zabieramy się za budowanie netherowej bazy. Zbiorę sobie tylko jakieś surowce i zaczynamy za sekundkę. Dobra, wziąłem dużo jakichś różnych surowców. Ja tam nie chciałbym mieć za dużo rzeczy. Chciałbym mieć tylko taką, wiecie, bazę badową, w której mógłbym siedzieć podczas eksplorowania, wiecie, więc jakoś bardzo wiele wymagań nie mam. Chciałbym tylko po prostu postawić jakąś, jakie wiecie, pomieszczenie z portalem, jakąś podłogę, żeby ona była otoczona, żeby gasty nas nie strzelały i nas nie rozwalały, tego typu rzeczy. Jedną stronę portalu chciałbym również zabudować, więc prawdopodobnie to będzie ta, bo ta jest od strony ściany. O, jeszcze pigmen tu wszedł właśnie w miejsce, kiedy chciałem zabudować. O, i wszedł sobie do portalu, dobra. O, coś takiego. Nawet to nie musi być jakoś szczególnie ładne na razie. Potem zrobimy taką, wiecie, fajniejszą bazę netherową, ale chciałbym ją zrobić na dole, bo tutaj to jest tak średnio z miejscem, bo jesteśmy gdzieś tam w środku skał, a tam na dole jakbyśmy sobie poszli, tam jest całkiem sporo miejsc, są takie nawet przestrzenie, gdzie można było się rozłożyć. Ale boję się o te spawnery, bo one mogą, może i teraz jeszcze nie działają, bo jakaś klątwa na nich jest, ale mogą zacząć działać w każdej chwili. Wtedy będzie naprawdę wielki cringe, więc wolałbym na razie tego nie robić. Tu sobie zrobimy jeszcze slota na skrzyneczki, postawimy sobie tutaj skrzyneczki po prostu z jakimś takim, wiecie, podstawowym ekwipunkiem. I to będzie tyle, no bo w tym netherze nie da się za wiele więcej rzeczy robić. Niestety to jeszcze nie jest ta najnowsza wersja. I jeszcze jakieś schodki nam się przydały, takie normalne, żeby schodzić, kurczę, bezpośrednio na sam dół. O, proszę, dobra, działa. Teraz myślę, że całe schody są zrobione. Akurat nad tym takim skarbcem, czy kryptem, czy czymś, przechodzimy, to w każdej chwili może zespić, więc trochę się boję. To też coś kiedyś zrobimy, ale jeszcze nie wiem co. Dawajcie pomysły w komentarzach, co możemy tutaj zrobić. To jest bardzo fajna struktura w ogóle. To wiem, może z czasem też poznajdujemy jakieś inne struktury, które są gdzieś tutaj głęboko zakopane, albo są gdzieś na górze, albo gdzieś bardzo głęboko na dole. Jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. I prawdopodobnie gdzieś tam za jakieś parę odcinków będziemy to robić, bo na razie chcę po prostu wykonać te wszystkie achievementy, które możemy zrobić, bo dzisiaj po prostu nic w sumie nie osiągnęmy, bo nie osiągniemy. Diamond Armora nie zrobimy, a nic nie zenchantujemy. To by się dało zrobić, tylko że nie mamy takiego zombiaka, więc to jest lekka lipa. Chyba, że nie ma tego glowstone'a, kurde, gdzieś tutaj. On by nam się przydał do zrobienia jakichś rzeczy? Co tu się wyprawia? Czemu oni tu siedzą i czemu ten gast jest utknięty w skale? Co to się stało? Wow, a ja muszę go i tak zabić fireballem. Strzelaj we mnie! O, może odbijemy od razu. Okej, elegancko! Tutaj co prawda bariera się nigdy nie powiększa, bo to nie działa, ale być może poza granicami jej już się powiększyła, więc spoko, jednak jakiś jeden achievement się udało. To jest taka duża przestrzeń, pewnie dlatego był się w stanie zrespić, ale gdzieś coś się zblokował, nie mam pojęcia. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w ogóle, żeby się zbugował w taki sposób jakikolwiek potwór. Ale to jest naprawdę wyjątkowy odcinek, bo wreszcie udało nam się dostać do zbugowanego netheru. No i dziwne rzeczy się tutaj dzieją, mówiłem wam, że będzie ostro. Nic za bardzo i tak nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj większego z tym, musielibyśmy zbudować duży portal, bo to jest taki achievement, żeby przeprowadzić gaz do zwykłego świata, ale raczej jest to ciężko możliwe, więc zajmiemy się tym kiedy indziej. No a myślę, że nasza misja netherowa już jest względnie zrobiona. Zwiedziliśmy nether, mamy go skolonizowanego, mamy bazę wypadową, mamy schodki, możemy tam zejść i być może niedługo odpalą się jakieś te spawnery i będziemy w stanie na przykład zdobyć blaze czy coś takiego, bo tam się coś ostro zbugowało. No cóż, a tymczasem ja już powoli się z wami żegnam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku za dwa dni. Jeżeli chodzi o maraton, to już wam tłumaczę, dlaczego go nie było, albo raczej dlaczego się skończył po trzech dniach. Odcinek, który wrzuciłem pod tytułem czy da się przejść Minecraft rozpoczynając w netherze, czyli podobny klimat do tego, spotkał się z ogromnym hejtem z waszej strony i to naprawdę takim bardzo nieprzyjemnym hejtem. Ja widziałem parę komentarzy, które no były po prostu przykre. To nie był dzień, w którym miałem najlepszy humor, więc widząc takie komentarze po prostu zdecydowałem się, że nie będę tego nagrywał i zrobię sobie po prostu mały odpoczynek od YouTube'a na jeden dzień, a potem po prostu mi się nagranie zepsuło dnia następnego i po prostu nie zdążyłem go zrobić nowego. Jest teraz duży trend za granicą, który polega właśnie na tym, żeby zrobić sobie taki challenge i wydostawać się po prostu z netheru, nie posiadając żadnych narzędzi ani nic takiego. Z netherze i wydostając się z netheru. Teraz nether umożliwia takie opcje, Minecraft w ogóle umożliwia takie opcje, więc oskarżenie mi o to, że zgapiłem to od jakiegoś polskiego youtubera jest co najmniej niepoprawne, to jest challenge. Ja zawsze, jeżeli się inspiruję jakimś konkretnym kanałem, to wrzucam to w opis. Nie było nic w opisie, nie dlatego, że nie chciałem tego zrobić, tylko dlatego, że nie inspirowałem się nikim. Widziałem tylko miniaturkę gdzieś jakąś, że ktoś spróbował tak zrobić i pomyślałem sobie, hej, to może być możliwe, zróbmy sobie takie wyzwanie. Ja tym samym dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie!